Wszyscy wiemy, że Bóg jest dobry. Ale nie o tym będzie kazanie. Znaczy trochę. Trochę o tym, że Bóg jest dobry. Od tego chcę zacząć, bo z tego, że Bóg jest dobry, wynika bardzo wiele rzeczy dla nas, też dobrych. Jeśli otworzymy, nie chcę czytać wielu wersetów o tym, że Bóg jest dobry. Jeden ze Starego Testamentu, jeden z Nowego, może tam jeszcze ze dwa jakieś. Ale otwórzmy Psalm 73. Psalm 73, werset pierwszy, mówi o tym, że Bóg jest dobry, ale też mówi o tym, dla kogo. Bo wiecie, dzisiaj świat to tak żąda od Boga, żeby był dobry dla wszystkich. Jak czasami się rozmawia z ludźmi, to są źli na Boga, że Bóg nie jest dobry dla wszystkich, że skoro jest Bogiem, to musi pilnować wszystkiego, żeby wszyscy byli zadowoleni, szczęśliwi, zdrowi i żeby się nic złego na świecie nie działo. Jeśli Bóg nie jest dobry, tak, to znaczy, że jest, to nie jest ten Bóg, albo go nie ma, a w ogóle to jest dziwne coś, bo Bóg nie jest dobry. Tak ludzie mówią. A tu jest napisane, zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Więc już tutaj jest pewne wskazanie, dla kogo Bóg jest dobry. Dlaczego tak jest? No, słuchajcie, dzisiaj świat zgłupiał, to już wiemy wszyscy, tam nie trzeba tego udowadniać, ale też zgłupiał w jednym aspekcie, że uważa, że nie powinno się karać za złe rzeczy, a nagradzać za dobre. Powinno się tylko nagradzać. I to szczególnie w psychologii, w szkołach jest podkreślane, że jeśli dziecko się nie uczy, robi coś złego, to nie wolno mu tego powiedzieć, tylko trzeba go pochwalić. Nawet jak nie ma za co, to trzeba coś znaleźć, żeby go pochwalić, bo to niby ma sprawiać, że ten człowiek będzie lepszy. Jakoś to nie działa. A więc zobaczcie, jedna z podstawowych zasad, na której świat jest oparty, świat stworzony przez Boga, że dobro przynosi jakieś pozytywne rzeczy, a zło przynosi negatywne konsekwencje. To nawet świat zmienia i ma pretensje do Boga, że Bóg tak nie chce działać. Tu jest napisane, że Bóg jest dobry dla tych, którzy są prawi i czystego serca. Oczywiście to jeszcze jest nie wszystko, bo można by rozbudować ten werset, bo to, że psalmista mówi o prawości i czystości serca, też z czegoś wynika. On po prostu nie bierze pod uwagę, że no jakikolwiek człowiek jest prawy, jakikolwiek człowiek jest czystego serca. Bo prawość to znaczy przestrzeganie Bożych przykazań, a więc prawość według Bożego zrozumienia i czyste serce według Bożego zrozumienia. Bo ludzie w świecie też mówią, że oni przestrzegają prawa. No jeśli prawo pozwala na coś tam, na przykład, nie wiem, no śluby dziwne, to znaczy, że oni są prawi, przestrzegają prawa. Tu chodzi o Boże prawo, nie wymyślone przez człowieka czy poprzekręcane. A więc widzimy tutaj, że Boża dobroć działa, ale na pewnych określonych zasadach. Ja też nie chcę tu, bo można by dużo jeszcze więcej na ten temat powiedzieć, dać więcej przykładów mówiących o tym, że czasem Bóg był dobry i dlaczego i na jakiej podstawie, a w innych sytuacjach Bóg nie był dobry. Ale tu może nie o tym. Jeszcze może Psalm 103. I werset 8. Co prawda tu bardziej jest o miłosierdziu, ale przeczytamy. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Zobaczcie, dobroć Boża wiąże się też z Jego miłosierdziem, łaską, cierpliwością. Czyli to, że Bóg jest dobry, pozwala nam widzieć go też w wielu szerszych aspektach, czyli Bóg jest dobry i też jest pełen miłości, łaskawości i cierpliwości. To są wszystkie cechy, te cechy, które my bardzo potrzebujemy w naszym życiu. Jeśli mamy świadomość, mam nadzieję, że mamy świadomość, że jesteśmy niedoskonali, że popełniamy błędy. Jeśli pracujemy gdzieś tam w jakiejś firmie, załóżmy, mamy szefa przełożonego, który daje nam pracę jakąś, zadania nowe
I też potem rozlicza nas z tego, co zrobiliśmy, jak zrobiliśmy. No mniej więcej tak to wygląda. Jak bardzo byśmy chcieli mieć szefa, który by był łaskawy, miłosierny i cierpliwy. Bardzo byśmy chcieli mieć. I jeśli mamy takiego szefa, to się cieszymy, bo popełniamy błędy, coś tam nam nie wyjdzie, coś zrobimy źle. I jeśli szef nie ma tych cech, no to jest nerwowo, jest nieprzyjemnie, krzyczy, tam może ma pretensje, premię zabierze i tak dalej. Natomiast jeśli szef jest cierpliwy i uczy nas i widzi, że no się staramy, i tak, no to przychodzimy do domu, mamy świadomość, że źle zrobiliśmy, ale też to nas, jego cierpliwość, jego takie miłosierdzie okazane nam mobilizuje nas do tego, żeby jednak się postarać następnym razem. I tutaj ta dobroć Boża jest dla nas takim ratunkiem, który nam pozwala nie zniechęcać się tym, że coś nie tak, że upadliśmy, tylko podnosimy się, idziemy dalej, bo wiemy, że Bóg jest dobry. I teraz może Mateusz, taki bardzo znany, chyba w każdej Ewangelii ten werset jest. Mateusz 19, rozdział i 16, 17. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, 16-17 werset. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu rzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko Bóg, dobry Bóg. Jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Gdzieś w innym miejscu jest to przedstawione, że ktoś do Jezusa, nauczycielu dobry. Czemu nazywasz mnie dobrym? Bóg tylko jest dobry. Podkreślenie tego, że Bóg jest dobry przez Pana Jezusa. I zobaczcie, człowiek, co jest ciekawe, usłyszał tą odpowiedź dlatego, myślę, że on się uważał za dobrego człowieka. No tam z kontekstu dalej, jak czytamy, to był naprawdę dobry człowiek. Każda matka, każdy ojciec chcieliby mieć takiego syna, który tak poważnie traktuje wszystko, co jest związane z Bożym życiem. Ale czy wszystko? Okazało się, że brakowało mu czegoś, czego nie było w zakonie. Zakon tego nie uczył. On, jeśli chodzi o zakon, był bez zarzutu. Ale brakowało mu czegoś, żeby w oczach Boga uchodzić za dobrego. A Bóg jest wzorem dobroci. Bóg jest we wszystkim wzorem. I tutaj Pan Jezus podkreśla, tylko Bóg jest dobry. I teraz cały ten wstęp mówiący o tym, że Bóg jest dobry, prowadzi nas troszeczkę w innym kierunku. Bo tak naprawdę chciałbym mówić o nadziei. Ale myślę, że nie można mówić o nadziei, jeśli się nie będzie miało wiedzy, zrozumienia tego, dlaczego mamy mieć nadzieję, że mamy prawo do tej nadziei, na jakiej podstawie ta nadzieja w nas ma być. Bo ktoś może powiedzieć: Słuchajcie, kazanie o nadziei, tyle jest o nadziei, wszystko pięknie. Tylko że ta nadzieja musi mieć źródło. Nadzieja dla samej nadziei, to musi to być oparte na czymś. Wiecie, jeśli człowiek przeżywa jakieś trudności, to jeśli ma w tych trudnościach nadzieję, to ona z czegoś wynika. Na przykład z tego, że wie, że ma przyjaciół, którzy mu pomogą, albo wie, że jest Bóg, który go kocha, albo wie, że ma rodzinę, na którą może liczyć. Albo może nawet dlatego, że ma dużo odłożone w banku i sobie poradzi jakoś tam, wybrnie z tego. Ludzie lokują tą swoją nadzieję w czymś, co jest pewne, albo się wydaje być pewne, albo przynajmniej jest pewne w jakichś tam dziedzinach naszego życia. Więc widzimy, że nadzieja musi mieć źródło, musi mieć oparcie. Dlatego zrobiłem wstęp króciutki o dobroci Boga, żeby nas dalej prowadzić w tym kierunku, że nasza nadzieja wynika z tego, że Bóg jest dobry. I tutaj no, o nadziei też jest bardzo dużo w Bożym Słowie napisane, ale powiązałem dobroć Boga z nadzieją, bo wiem, że tego nie wolno rozrywać. Zobaczcie, ilu ludzi, jak czytamy, no ja lubię czytać wspomnienia ludzi z dawnych lat, sprzed 100, 200 lat, jakieś historie, które ludzie przechodzili, jak sobie poradzili, w jaki sposób
przeszli przez trudności, które jak się czyta, to wydaje się niewyobrażalne. Jak można było dać radę? Jak można było przejść, aż to jest niemożliwe? Wiecie, gdyby na dzisiejszego człowieka spadły takie doświadczenia i takie problemy, jak kiedyś ludzie przechodzili, to nic, tylko by się rozpłakał i po prostu zostałby tam, gdzie stoi i by umarł. Z bólu, z cierpienia, ze zgryzoty i z beznadziei. A tamci ludzie przetrwali. Wielu z nich miało nadzieję opartą na Bogu, na tym, co wiedzieli o Bogu. Nie wiedzieli wiele, bo to nie były czasy, szczególnie jeśli chodzi o Polskę, gdzie ludzie mieli Biblię, czytali ją i znali Boga i wiedzieli, że jest dobry. Ale zobaczcie, to, co o Bogu wiedzieli, to, co znali, to było bardzo mało w porównaniu do tego, co my wiemy, a jednak całą swoją nadzieję wielu z nich złożyło w Bogu. Tak jak wierzyli, to wierzyli, ale zostało im tylko to, że jest Bóg i Bóg mnie przez to przeprowadzi. Ile razy czytało się w takich książkach, kiedy stawali w sytuacji kompletnie bez wyjścia, gdzie po prostu już wydawało się, że tylko śmierć przed nimi. I tam zawsze takie, bardzo często padały takie słowa, że całą moją nadzieję złożyłem w Bogu, że On przeprowadzi mnie przez to wszystko. I ci ludzie przeżywali, dali potem świadectwo tego. Ale wielu ludzi z nimi było w podobnych sytuacjach. Czy to wojna, czy jakieś tam zesłanie na Sybirze, różne tego typu rzeczy. Ale wielu traciło nadzieję. Wielu po prostu nie potrafiło zaufać Bogu. To, na czym polegali wcześniej, czyli właśnie przyjaciele, rodzina, pieniądze, siły, zdrowie, młody wiek, to gdzieś przemijało i czym większa odległość była od tych źródeł ich nadziei, tym ta nadzieja była słabsza i w końcu często się poddawali. Jak bardzo ważna jest nadzieja. Ilu chrześcijan żyje, tak naprawdę nigdy nie zastanawiając się nad tym, jak bardzo ważna w ich życiu jest nadzieja. Ilu chrześcijan kompletnie nie myśli o tym, czy mają nadzieję, czy nie. Dużo się mówi w Kościele o miłości, bardzo dużo się mówi na temat wiary. O nadziei się mówi mniej, a wiemy, że w liście do Koryntian jest wymieniona jako jeden z trzech najważniejszych takich filarów naszego duchowego życia, rozwoju, wzrastania. Jest wiara, nadzieja i miłość. A więc widzimy, że są te trzy elementy, które są niezwykle ważne. I teraz ważna sprawa jest kolejna taka, na czym opieramy swoją nadzieję, albo może inaczej, czego ta nadzieja dotyczy. Bo jeśli nasza nadzieja, związana oczywiście z Bogiem, oparta na Bogu, dotyczy tego, że mam nadzieję i ufam, że Bóg uczyni moje życie takim, jakim ja chcę, to tu już jest troszeczkę problem. Bo tak jakbyśmy próbowali Bogu podyktować, że my wiemy lepiej, co jest dla nas dobre, a wcześniej, będę ciągle do tego wracał, uznaliśmy, że Bóg jest dobry. Jeśli Bóg jest dobry, to nie jest Bogiem dobrym, który siedzi na tronie i pławi się w swojej dobroci. Dobroć jest powiązana z jakimś przedmiotem, celem, istotą, wobec której to dobro jest skierowane, do której jest skierowane. Nie można być dobrym bez okazywania tej dobroci. Dobroć jest i ma tylko i wyłącznie sens wtedy, kiedy działa, kiedy jest dobrocią okazywaną wobec kogoś, wobec ludzi. A więc dobroć Boża nie jest dobrocią samą w sobie, że Bóg siedzi na tronie i dobry jest. I my o tym wiemy, śpiewamy pieśni, dziękujemy Bogu za Jego dobroć. Musimy, jeśli mówimy i wiemy, wierzymy, że Bóg jest dobry, to musimy mieć świadomość tego, że On jest dobry dla nas. Że chce, aby nasze życie było życiem dobrym, tak jak On jest dobry. Do tego nas Bóg prowadzi. I tu jest początek zwycięstwa. Jeśli uświadomimy sobie tego, że nasza nadzieja ma wypływać z tego, że wiemy, że Bóg jest dobry dla nas, dla mnie osobiście,
że On chce mojego dobra w moim życiu, to już jest początek zwycięstwa. Natomiast jeśli nasza nadzieja właśnie jest lokowana w Bogu w ten sposób, że Bóg jest dobry i mam nadzieję, że poprowadzi moje życie, bo ja mam już scenariusz przygotowany, jak on ma wyglądać. Zawali się to wszystko. Ja tego doświadczyłem nie jeden raz. Myślę, że wielu z was, może i wszyscy, wielokrotnie zawiedliśmy się na nadziei, którą lokowaliśmy w Bogu. Ale czy to jest wina Boga? No nie. To jest wina nasza, że nie pozwalamy Bogu decydować o naszym życiu tak, jak On chce, w swojej dobroci dla nas, tylko chcemy, aby Bóg działał i czynił dobro w naszym życiu tak, jak my sobie to wyobrażamy. Bo my wiemy, że dla nas dobre jest to, bo jak myślimy o tym, że będzie tak i tak w naszym życiu, to aż się nam ciepło robi na sercu. Takie jest nasze dobro, wyobrażenie dobra w naszym życiu. Więc skoro to jest takie miłe, skoro to jest takie przyjemne i radosne, to znaczy, że Bóg też tak chce. I może nie ma w tym takiego wyrachowania wobec Boga i takiej próby zmuszenia Go do działania. Jest po prostu taka może nieświadoma, naiwna ufność i nadzieja nie oparta na Bożym Słowie. Bo jeśli Bóg jest dobry, to zdajemy się na Niego. Jeśli się nie zdajemy na Niego, to znaczy, że nie wierzymy w Jego dobroć. Człowiek, który wierzy, że Bóg jest dobry, powierza Mu swoje życie, nie myśląc o tym, jak ono będzie wyglądało, w jaki sposób je Bóg poprowadzi, co nam da, a co nam zabierze, albo czego nam nie da z tego, co chcemy, a da coś innego, o czym nie myśleliśmy. Myślę, że większość chrześcijan, którzy żyją z Panem już jakiś czas, mogłoby stanąć przed zborem i opowiedzieć wiele zaskakujących świadectw, które by udowadniały i pokazywały to, że Boża dobroć to jest dużo więcej, niż my sobie wyobrażamy. I że kiedy w końcu przestali nadzieję swoją lokować w rzeczach, których sami pragną i za którymi oni tylko tęsknią, a zaczęli dawać Bogu prawo do tego, żeby działał, to wtedy zaczęły się dziać niezwykłe rzeczy. Wiecie, ja zawiodłem się na swoich nadziejach, które oczywiście, tak jak mówię, lokowałem w Bogu, nie dlatego, że Bóg nie jest dobry, tylko dlatego, że to była głupota z mojej strony. Naiwność, niewiedza, jakaś pycha, jakaś namiętność, pożądliwość. Chciałem to, chciałem tamto, modliłem się o to czy tamto. I cały czas miałem nadzieję, że Bóg spełni to wszystko. Oczywiście wiele z tych rzeczy kompletnie się rozsypało w pył, nic się nie udało. I co? Życie się wali duchowe, wiara słabnie, no bo gdzie się nie obrócę i w którą stronę nie skieruję swoją nadzieję, to ona się rozsypuje w pył. No to jest, o co tu chodzi? Każdy chrześcijanin miał pewnie taką sytuację, a może jest w takiej sytuacji, że wiele rzeczy, na które mieli nadzieję, że Bóg wypełni, wiele z nich się po prostu rozsypało, albo się opóźniają, albo się nic nie dzieje, albo więc wszystko idzie w innym kierunku. I ja nie twierdzę, że te nasze nadzieje są wszystkie złe, ale chodzi o to, w jaki sposób ta nadzieja w nas żyje. Czy to jest nadzieja na to, że Panie, tak jak tutaj ktoś tam wspomniał o naszych planach, jak Bóg pozwoli. Mamy prawo do tego i tu apostoł Paweł w jednym z listów pisze, że, czy Paweł, czy już nie pamiętam, chyba Paweł, żeby nie mówić, że pójdziemy tam, będziemy biznes prowadzić, handlować i tak dalej, Jakub, tak. To znaczy, mamy prawo do tego, żeby mieć taką nadzieję, że to się uda, ale trzeba pamiętać i uwzględnić Boga, jak Bóg pozwoli. I teraz czy my, czasami dodając takie słowo, jak Bóg pozwoli, robimy to, bo naprawdę ufamy Bogu, czy tylko po prostu pewien zwyczaj chrześcijański spełniamy? Dodajemy czasem, jak Bóg pozwoli. Wiecie, Arabowie tak mówią, co tylko by się nie zaplanowało, inshallah, nie? Czyli jak Bóg pozwoli. I wtedy się czują zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności i dlatego tam tak wygląda, jak wygląda. I jak się chce coś załatwić w urzędzie, to urzędnik, przyniesiesz komplet dokumentów i się pytasz, no kiedy to będzie tam jakieś pozwolenie czy cokolwiek. Jak Bóg pozwoli.
Czyli co? No nie wiadomo, możesz przyjść za dzień, możesz przyjść za miesiąc, jak będzie mi się chciało, no Bóg nie pozwolił. No nie, no to nie o taką postawę chodzi. To nie jest wiara i ufność. To jest tylko formułka, którą się klepie dla swojej wygody, żeby się pokazać, jakim to jest się świętym i duchowym. Tu chodzi o coś takiego, żeby naprawdę słuchać, czy Bóg pozwala. Naprawdę patrzeć dookoła siebie, czy wszystkie drzwi się otwierają, a może się zamykają. Żeby mieć to na uwadze. Nie iść jak taran przez wszystko, wszystkie przeszkody i rujnować wszystko dookoła, bo ja mam jakiś cel, bo mam jakiś kierunek wyznaczony. Uwzględnienie tego, czy Bóg pozwoli, jest niezwykle ważne w nadziei. Bo jeśli nadzieja nie zawiera tego elementu zdania się na Boga i pozwolenia Bogu działać w 100% w swoim życiu, to okazuje się potem, że to się wszystko sypie, wali się i może nie tracimy wiary w Boga, ale boimy się zaufać. Boimy się Bogu powierzyć swoje życie albo jakąś sprawę, bo wydaje nam się, że Bóg coś źle poprowadzi, nie tak jakbyśmy chcieli, że będzie nas to bolało. Taki standardowy problem u chrześcijan dotykający wszystkich. Chyba wszystkich. No może jest tam jakiś wyjątek jeden na tysiąc, ale wszyscy młodzi ludzie mają nadzieję na małżeństwo i powierzają to Bogu, ale boją się jednego, że Bóg im da żonę, męża, którego nie będą kochali, nie będą chcieli, a jednak Bóg im da. No wiecie, no, śmiejemy się, nie? Cwani. Teraz już może mamy to za sobą, ale powiem wam, że mimo tylu lat mówienia na ten temat, każde nowe pokolenie młodych ludzi w Kościele przeżywa ten sam problem, ten sam dylemat. Doświadcza tego samego strachu wręcz. I ja to też przechodziłem i wiem, jak to działa. I wiem, jak to potrafi pokręcić całe życie duchowe i kompletnie żyjemy w zamieszaniu. A więc mamy jakąś nadzieję, mamy jakieś wyobrażenie, jak powinien wyglądać ten mąż czy ta żona, a jednocześnie mówimy, że powierzamy to Bogu, a jednocześnie boimy się, że Bóg zrobi nam jakiś taki numer nieładny i da nam kogoś, kogo nie chcemy. No to jest dobry czy nie? No właśnie, dlatego wracam znów do tego, że Bóg jest dobry. Jeśli Bóg jest dobry, wierzymy w to, to powinniśmy troszkę się zastanowić nad tym, dlaczego my tak myślimy, że obawiamy się, że Bóg zrobi nam coś, co nie będzie dla nas dobre. Będzie dobre. My jeszcze tego nie wiemy. Jeszcze nie wiemy o tym, nie rozumiemy tego, że to będzie dobre, bo nasze dobre to jest po naszemu. A więc chodzi o to, żeby Bogu zaufać i lokować swoją nadzieję w Nim jako dobrym Bogu, nie patrząc na to, co my chcemy. Oczywiście każdy z nas może modlić się i mieć prawo do tego, jak sobie wyobrażamy rozwiązanie pewnych spraw. Ale chodzi o to, żeby to nie było czymś dla nas tak niezwykle ważnym. Ja może znacie tą historię, już to chyba o tym mówiłem, ale ja kiedyś zrobiłem sobie listę cech mojej przyszłej żony, jak ma wyglądać i tak dalej. I wiecie co, kiedy ja ją mam gdzieś tam schowaną i śmieję się z tego, bo to było takie młodzieńcze, naiwne, ale wiecie, że Bóg się do tego przyznał? Dlaczego? Przecież to były moje pragnienia, moje jakieś tam chęci. Ja tu mówiłem wcześniej, że one są często sprzeczne z Bożą wolą, ale okazuje się, że czasami nadzieja, którą mamy, może się, że tak powiem, dopasować do Bożej woli. My o tym jeszcze nie wiemy, a Bóg już prowadzi w tym kierunku. Ja się troszkę obawiam mówić takie rzeczy, bo teraz ktoś, kto to posłucha, powie, a tu brat Adam powiedział, że to działa. Nie, to nie lista zadziałała, to nie moje pragnienia zadziałały, tylko to, że ja nawet o tym nie wiedząc zdałem się na Pana i Pan przygotował dla mnie żonę taką, jak ja sobie to wymarzyłem. Potem się okazało, że troszkę jest inaczej. I przyszły różne trudne dni i ciężkie lata nawet, doświadczeń, gdzie, wiecie, było nieraz tak, że
przez całe miesiące nie potrafiliśmy się dogadać ze sobą i jak już się wykrzyczeliśmy, wykłóciliśmy na siebie po 2 godzinach, jak już mówiliśmy spokojnie, to zawsze dochodziliśmy do jednego wniosku. No ale dlaczego Bóg nas połączył, skoro my się nie potrafimy dogadać? I wiecie, co mnie trzymało wtedy przy życiu duchowym? Nadzieja. I to powtarzaliśmy ciągle. Skoro Bóg jest dobry i skoro Bóg mądry jest i wie, co jest nam potrzebne, i skoro Bóg nas połączył, a tego byliśmy pewni, nigdy w to nie wątpiliśmy, to znaczy, że to się kiedyś skończy. Że kiedyś przyjdzie taki czas, że będzie dobrze, bo Bóg jest dobry. I wiecie, że to trzymało nas przez wiele lat. Nadzieja, że to się kiedyś skończy, że te nasze docieranie się, ten kryzys, te wszystkie problemy, że to kiedyś przeminie. I zobaczcie, jak tu jest nadzieja jest ważna. Gdybyśmy nie wychodzili z tego założenia, że Bóg jest dobry, to nadzieja by zniknęła. Natomiast to nas trzymało przy życiu. I kiedy nie mieliśmy siły do tego, żeby razem funkcjonować w jednym domu, w jednej rodzinie, kiedy wydawało nam się, że się wszystko rozsypało, to trzymała nas nadzieja, że kiedyś będzie dobrze. Nie wiemy, nie, nawet nie mówiliśmy kiedy. Czy może za miesiąc, może za rok, a może za 10 lat. Ale zawsze wiedzieliśmy, że nawet jak to będzie za 10 lat, co wiecie, dla takiego młodego w miarę małżeństwa za 10 lat to się wydaje jakiś kosmos nierealny. Słuchajcie, to wszystko przeżyliśmy, przez to wszystko przeszliśmy. Ogromną wiedzę i doświadczenie zdobyliśmy w tym wszystkim. I poznaliśmy cudownego Pana, który jest dobry, który mimo tego, że było wiele łez, cierpienia, takiego zniechęcenia czasem, to zawsze na końcu, kiedy już człowiek się wypłakał, wyżalił, namarudził się do Boga, to pojawiała się nadzieja, kiedy już brakło słów: Panie, ja wiem, że jesteś dobry, że Ty nas kochasz, że będziesz się o nas troszczył i że to się zmieni. I w końcu przyszedł taki czas, że się zmieniło i że okazało się, zobaczcie, że ta nadzieja nie była bezcelowa. Bo była oparta na dobroci Bożej. A więc jeśli w naszym życiu jest coś nie tak, jeśli się coś wali, przychodzi jakiś dramat, czy choroba, czy problemy finansowe, czy nawet może być tak, jak jest na wschodzie, wojna, gdzie wydaje się, że już nie ma beznadziei, ale Bóg jest. I tak jak słyszeliśmy niedawno, Bóg jest wciąż na tronie. Nikt go z tego tronu nie zrzucił i nie zrzuci nigdy. Bóg dalej jest władcą. Jest naszym Panem, my jesteśmy Jego dziećmi. I jest dobry. Dla tych, którzy się Go boją, dla tych, którzy mają czyste serce. A więc jeśli stajemy przed Panem z naszymi troskami, problemami, to uchwyćmy się tego, że jest dobry. A jeśli jest dobry, to znaczy, że możemy mieć nadzieję, powinniśmy mieć nadzieję, że nas przeprowadzi, że w końcu słońce zaświeci, że w końcu spełnią się nie tylko nasze marzenia, ale dużo więcej niż my marzymy. Dlatego nadzieja jest tym, co jest niezwykle ważne dla każdego chrześcijanina, aby żyć w niej. Wiecie, to jest wiara z nadzieją nam się tak bardzo łączy i wydają się być bardzo blisko siebie, czasami się jakby zamieniają, ale wiara działa w innym obszarze trochę, a nadzieja trochę w innym. Także tutaj ja może nie chcę tego teraz analizować, ale dlatego może tak łatwo o nadziei zapominamy, bo no, bardziej się skupiamy właśnie na wierze. Natomiast nadzieja jest niezwykle cennym darem od Pana, bo to ona nas trzyma, ona nas podnosi, kiedy upadamy, ona znów daje siły do tego, żeby się pozbierać i zacząć dalej działać, żyć, funkcjonować. Bo jest nadzieja, że to kiedyś się zmieni. Jeśli czytamy list do Hebrajczyków, tam teraz rozważamy w środę list do Hebrajczyków, niedługo przed nami rozdział 11, gdzie czytamy o tych bohaterach wiary, którzy doświadczyli różnych rzeczy. I tam też jest napisane, że jedni otrzymali to, co było im, doświadczyli spełnienia obietnicy, inni nie za życia. Ale czy ci, którzy nie doświadczyli spełnienia obietnicy, teraz są tam u Pana i mówią, że się zawiedli? Wątpię.
Nie, jestem pewny, że nie. Oni się nie zawiedli. Dlaczego? Bo złożyli swoją całą nadzieję w Bogu, który jest dobry. Bez względu na to, jak się potoczy moje życie, bez względu na to, co ze mną zrobią moi wrogowie, bez względu na to, ile jeszcze będę musiał wycierpieć, nadzieję moją składam w Panu. I nadzieja przynosi nam wspaniałe owoce tutaj za życia, ale przede wszystkim lokujemy naszą nadzieję w wieczności. Bo możemy ją mieć w kwestiach, w sprawach dotyczących codzienności naszej, a możemy też mieć nadzieję na sprawy wieczne, na to, co jest przed nami. I do tego też Boże Słowo nas zachęca. Otwórzmy list do Rzymian, 5 rozdział. I wersety od 1 do 5, Rzymian 5, 1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. I nie tylko to, chlubimy się też z ucisku, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Dość taka skomplikowana konstrukcja tego zdania i dużo duchowych rzeczy tu jest zawartych, dużo prawd, tajemnic pewnych nawet, które się odsłaniają, kiedy żyjemy z Bogiem. Ale tutaj chciałbym podkreślić to, co mówiłem wcześniej. Chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Jest to nadzieja związana z wiecznością, ale chwały Bożej można też doświadczyć tutaj, na ziemi. Jak wielu ludzi czytamy w Biblii, Bóg ich wywyższył, Bóg ich pokazał im, czy dał im cząstkę swojej chwały po to, żeby dać świadectwo wszystkim dookoła, że jest po ich stronie. A więc nadzieja chwały Bożej no, głównie dotyczy wieczności, ale czasem Bóg obdarza nią ludzi tutaj na ziemi, swoje dzieci. Ale czytamy tutaj o ucisku, który wywołuje cierpliwość. No, ktoś powie, no, można tu dyskutować, jak ucisk wywołuje cierpliwość. Ucisk wywołuje ból, niezadowolenie, irytację, ma się już go dość, chciałby się, żeby się skończył. A tu jest napisane, że wywołuje cierpliwość. A więc jeśli jesteś w ucisku, a nie nauczyłeś się cierpliwości, to znaczy, że będziesz jeszcze potrzebował więcej trochę. No bo efekt jest napisany. Ucisk wywołuje cierpliwość. No więc dotąd będziesz przeżywał ucisk, dopóki się nie nauczysz cierpliwości. Bo taki jest Boży plan. Więc ci, którzy przechodzą ucisk, a są niecierpliwi, oddalają tylko zakończenie tego ucisku. I powodują to, że on dalej jest. Cierpliwość jest owocem ucisku, bo taki jest Boży plan. Tak to działa. Jeśli ucisk przynosi w twoim życiu irytację, złość, bunt, to znaczy, że jeszcze nie odrobiłeś lekcji. Będzie kontynuowana. Po co? Po to, żeby uczyć się dalej, bo cierpliwość prowadzi do doświadczenia. Tak się zastanawiałem nad tym, jak to cierpliwość prowadzi do doświadczenia. Skutkiem cierpliwości jest doświadczenie. Przecież każdy ma doświadczenie bez względu na to, czy jest cierpliwy, czy nie. Tu nie o takie chodzi doświadczenie. Doświadczenie, które chce w nas przez cierpliwość naszą wypracować Bóg, to jest doświadczenie, które uczy nas czegoś o tym, jaki jest Bóg. Jacy są ludzie, jak działa świat. Uczy nas pewnej mądrości, która pozwala nam spojrzeć na pewne rzeczy troszkę z dystansem, bez emocji, nie być miotanym lada wiatrem jakichś wydarzeń czy nauk i tak dalej. A więc zobaczcie, że to doświadczenie, które ma być skutkiem tej cierpliwości nauczonej, której nauczyliśmy się od Boga przez doświadczenia, przez ucisk,
to doświadczenie jest tego typu doświadczeniem, gdzie patrzymy na to, co przeszliśmy i dziękujemy za to Bogu. Bo dało nam to dużo wiedzy, poznania, zrozumienia i jesteśmy w stanie dziękować Bogu za to wszystko, co przeszliśmy. To jest to doświadczenie, które skutkuje cierpliwością. Natomiast człowiek przechodzący uciski, różne trudności, nie będzie miał doświadczenia, jeśli nie będzie miał cierpliwości. To znaczy się tutaj, to słowo doświadczenie, my w polskim języku jest trochę problem, bo ktoś mówi, przechodzę różne doświadczenia, czyli uciski i mam doświadczenie. No, to dwa różne jakby sensy tego samego słowa i myślę, że tu bardziej chodzi o ten drugi, czyli żeby zdobyć doświadczenie, poznać pewne sprawy, zrozumieć je. Potrzebna jest cierpliwość, żeby z cierpliwością spojrzeć na to, co się w naszym życiu dzieje, bez irytacji, bez buntu. Żeby potrafić ogarnąć to wszystko, co Bóg dał w naszym życiu i wtedy powiedzieć, aha, to o to Ci, Panie, chodziło. To dlatego musiałem przejść to i to. Takie spojrzenie na nasze uciski jest możliwe tylko w cierpliwości. I wtedy pojawia się doświadczenie. Wtedy nabieramy takiego doświadczenia, które pozwala nam już nie popełniać jakichś tam błędów tak samo, nie wchodzić w takie same niebezpieczne miejsca, nie pchać się w coś niewłaściwego. A dalej czytamy, doświadczenie wywołuje nadzieję. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem, bo przekonaliśmy się, że Bóg jest dobry. Bo doświadczyliśmy dobroci Bożej, bo nauczyliśmy się cierpliwości i zaczynamy widzieć w swoim życiu, że pojawiają się w nas cechy Chrystusowe, bo Pan Jezus był cierpliwy. Pan Jezus miał bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o ludzi, ale też przechodził uciski. I zobaczcie, że nadzieja skądś się bierze. Z poznania, ze zrozumienia tego, jaki jest Bóg, jak działa, jak realizuje swoje obietnice. My często tak, Bóg obiecał coś. A, należy mi się, bo Bóg obiecał. Panie, dziękuję Ci za to. Są kościoły, które uczą wyciągać od Boga realizację obietnic, bo przecież tu jest napisane, Panie, obiecałeś. Ale to nie działa w ten sposób. Najpierw musi być doświadczenie, czasami uciski, nauczenie się cierpliwości, żeby przyjąć od Boga to, co dla nas przygotował i wyraził to w obietnicy. My byśmy chcieli mieć realizację obietnicy bez tego wszystkiego, co jest po drodze. Jeśli by tak było, to nie docenilibyśmy tego, co Bóg dał. To nie docenilibyśmy tego, że to Bóg nas prowadził w swojej dobroci. Tylko byśmy sobie pomyśleli, no, bo jestem zaradny, bo potrafię, bo sobie radzę. Doświadczenie powoduje to, że nadzieja połączona jest z Bogiem i widzimy Boże działanie w naszym życiu. A więc jeśli Bóg działa w moim życiu rok temu i 10 lat temu, przeprowadzi mnie przez to wszystko, to wiem, że będzie teraz też ze mną, że też mnie nie zostawi. Jeśli doświadczenie uczy mnie, że Bóg jest dobry, to wiem, że dobry będzie i jutro, i pojutrze. I kiedy będę przechodził przez dolinę cienia śmierci, to doświadczenie mówi mi, że mam prawo mieć nadzieję, że Bóg jest ze mną. I to jest ta cenna lekcja, której się musimy nauczyć, której się nie da przyswoić tylko dlatego, że się jedno kazanie usłyszało na ten temat albo przeczytało jakieś wersety. Może i się da, nie wszyscy tak potrafią, nie wiem, może są ludzie, którzy przeczytają i stwierdzają, aha, okej, akceptuję i już wszystko jest dobrze. Zwykle jest tak, że musimy to wymęczyć w swoim życiu, przejść przez to, aby w końcu pojawiła się nadzieja oparta na tym, że Bóg jest dobry. Aż w końcu jest, kiedy już jest nadzieja. Czytamy, a nadzieja nie zawodzi. Ale jaka nadzieja? Oparta na pewnym fundamencie. Tak jak czytaliśmy na początku, zapuszczenie korzenia w Chrystusie, zbudowanie na fundamencie Chrystusa swojego życia jest tym wszystkim, co daje nam prawo do tej właściwej, dobrej nadziei. Nie oparte już na naszych porządliwościach, na naszych oczekiwaniach, na naszych pragnieniach, ale opartej
na zgodzie, na Boże działanie w naszym życiu. Mówimy Bogu tak na wszystko, co się dzieje i wtedy się dzieje. Ja wczoraj byłem na jednej budowie, którą tam już finalizuje się i tak dalej. Jest 4 kondygnacje, tam 60 ileś grzejników. 2 piętra już są górne, działają, grzeją już tam ze 3 tygodnie. No i teraz parter miałem napełnić wodą i zacząć grzać, bo przychodzą fachowcy, którzy podłogi robią, a oni potrzebują, żeby tam było już cieplej. I wiecie, napełniłem to wszystko wodą, fajnie odpowietrzam, zszedłem do piwnicy, tam gdzie jest kotłownia i słyszę z sufitu kap, kap. I tak, wiecie, jaka moja reakcja? Boże, nie! Dlaczego? Słuchajcie, pierwsza myśl, pierwsza reakcja. Kiedy poszedłem do góry, zacząłem szukać, gdzie znalazłem w końcu to miejsce. Słuchajcie, wziąłem ciężki sprzęt, rozkułem podłogę, dostałem się do tego miejsca, gdzie ta rura tam puszczała tą wodę i podziękowałem Bogu. Bo no, po pierwszych takich emocjach, bo wiecie, człowiek ma plan. Aha, ta praca zajmie mi tyle, to potem pojadę tam, zrobię to, wszystko mamy poukładane do przodu, nie ma w tym nic złego. Ale trzeba być gotowym, że jeśli ten plan zawiedzie, jeśli nasze wyobrażenia o tym, jak nasze życie ma wyglądać, się rozsypią, to owszem, Bóg nam daje prawo do tego, żeby ponarzekać jakiś czas, ale w końcu oczekuje, że co? Przyjdzie cierpliwość, przyjdzie pamięć o doświadczeniach do tej pory, jakie z Bogiem były, pojawi się nadzieja i zrozumienie, dlaczego się tak stało. I potem podziękowałem Bogu, bo wiecie, gdyby to działało, nie byłoby tam tego wycieku na tyle dużego, że on by tam po kropelce się sączył. Ja bym to wszystko zrobił. W poniedziałek by przyszli ludzie, położyli podłogi i trzeba byłoby potem to zniszczyć. Kto by za to płacił? No, uczciwie mówiąc, to ja. Bo ja coś źle zrobiłem i to z mojej winy trzeba było zniszczyć tą nowiutką podłogę, zapłacić tym ludziom, żeby znów ją tam położyli, a to nie były kafelki, to było PCV, tak jak w szpitalach się układa z zawijaniem na ścianę, a więc jeśli się niszczy kawałeczek, no to trzeba cały ten obszar, no chyba żeby się zgodził właściciel na wstawienie takiej łatki, ale to ani estetyczne, ani trwałe. A więc zobaczcie, sytuacja, która wydawała się być tragiczna i po co i dlaczego, okazuje się, że mówię, Boże, dziękuję Ci, że to teraz się pokazało, a nie później. A nawet gdyby było, że później, to co? I wtedy trzeba też wiedzieć, że skoro Bóg dopuścił, a jest dobry, to znaczy, że ma to jakiś cel. Czegoś trzeba się nauczyć, coś trzeba... Wiecie, nawet, słuchajcie, jeśli ponosimy jakieś koszty, zdarza się tak, że na przykład zepsuje się samochód i trzeba wydać tam, nie wiem, 3000 czy 5, zależy ile to tam kosztuje, a my mamy tylko te pieniądze. Wydajemy te pieniądze, nie mamy nic. I dziwimy się, Boże, dlaczego? To jest bez sensu. Ale my nie wiemy, co byśmy zrobili z tymi pieniędzmi, gdyby one sobie tam leżały. Co by nam przyszło do głowy, w co je władować? Jaką głupotę kupić czasem? Nie zawsze kupujemy głupotę. Ale czasami jest tak, że jak człowiek się ma za dobrze, to zaczyna myśleć o rzeczach często zbędnych. Może kiedyś Bóg nam pokaże, zobacz, dlatego się ten samochód zepsuł, żeby cię uchronić po tym, żebyś nie zmarnował tych pieniędzy na coś tam niewłaściwego. My oczywiście wiemy, żebyśmy tego nie zrobili, bo jesteśmy mądrzy, rozsądni, potrzebujemy tych pieniędzy na inne rzeczy, cokolwiek tam nam przyjdzie do głowy. Ale Bóg jest dobry i On wie, co, kiedy, w jakim czasie ma zadziałać w naszym życiu. Jeśli taką mamy postawę, to nawet jeśli się na początku wzburzymy na to, że coś się dzieje nie tak, jak chcemy i oczekujemy, to powinna przyjść refleksja i zastanowienie się, że jednak Bóg jest dobry i może warto jednak trochę uspokoić emocje i podziękować Mu za to, co się wydarzyło. A tu czytamy, że w końcu pojawia się miłość, która jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. A więc summa summarum,
te wszystkie rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, prowadzą nas do tego, żebyśmy się nauczyli kochać. Skoro Bóg jest miłością, chce, żeby Jego dzieci też kochały, żebyśmy nauczyli się miłować najpierw siebie samego, potem bliźniego, no oczywiście Boga, to jest na początku, ale to nie jest takie proste, żeby nauczyć się kochać brata, siostrę, nauczyć się kochać ludzi w świecie, dobrych, tych łatwiej kochać, a potem przychodzi też lekcja, że trzeba się nauczyć kochać tych, którzy są źli, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi. I to Bóg ma na celu, takiej miłości nas nauczyć, po to, abyśmy z Nim mogli spędzić wieczność, abyśmy z Nim mogli być razem, jako Bogiem, który jest miłością. Jeśli my się tego nie nauczymy, wracamy do pierwszej klasy i zaczynamy od nowa. I dlatego przychodzą te wszystkie rzeczy, a nadzieja w tym wszystkim jest przepiękna. Bo jeśli przyjmiemy tą postawę, że Bóg jest dobry i mam nadzieję, że chociaż tego nie rozumie, wszystko się kiedyś poukłada, to podnosi, daje siły, a też często zachęca do tego, żeby przebaczyć, żeby się pojednać, jeśli jest taka konieczność, żeby coś naprawić w swoim życiu albo coś odrzucić ze swojego życia. Tak wiele rzeczy przychodzi z nadzieją, z tym założeniem, że Bóg jest dobry i warto Mu zaufać. I jeszcze na koniec Hebrajczyków 6 rozdział. Może nie na koniec, bo jeszcze jeden werset będzie, ale już powoli. List do Hebrajczyków 6, 11, 12. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Autor tu zachęca do gorliwego zachowywania tej nadziei, do dbania o to, żeby ta nadzieja była. Bo jeśli tego nie ma, jeśli nie ma nadziei w naszym życiu, jeśli jesteśmy tacy zrezygnowani, żyjemy z Bogiem, czytamy Biblię, modlimy się czasem się w kościele pokażemy, ale nie mamy nadziei, bo to się nie udało, tamto się nie spełniło, na tym się zawiodłem. I nie chcemy powiedzieć, że mamy o to pretensje do Boga, no bo jak, no jesteśmy chrześcijanami, takich rzeczy się nie mówi. Ale Bóg dobrze wie, co jest w naszym sercu. My bardzo często mamy pretensje do Boga, tylko nigdy tego nie wypowiadamy, bo się boimy. A ta pretensja do Boga tam jest, bo się nie ułożyło tak, jakbyśmy chcieli. I co w końcu przychodzi, jakie życie staje się nasze? Abyście nie stali się ociężałymi. Ociężały człowiek duchowo, który na skutek tego, że zawiódł się niby na Bogu, staje się człowiekiem obojętnym, niechętnym do czegokolwiek, nie zależy mu na niczym. Ja to pamiętam, kiedy ja przechodziłem okres takiej ociężałości, to ja mówiłem tak, aby tylko jakoś się dotoczyć do tego zbawienia. Wiecie, to było głupie, ale taką miałem nadzieję. To była jedyna moja nadzieja, że jakoś tam to będzie. Wiecie, to nie jest ta nadzieja, o którą Bogu chodzi. To jest bardziej rezygnacja. Chociaż zawierająca odrobinkę nadziei ulokowanej w Panu, że jakoś tam będzie. Ja już nie chciałem myśleć, jak będzie, bo nie wierzyłem w to, że będzie dobrze. Ale miałem nadzieję, że mimo mojego stanu i takiego właśnie takiej rezygnacji, takiej ociężałości, to jakoś Bóg się mną zajmie. Nie wiedziałem jak, no ale gdzieś była ta odrobinka tej ufności, że jednak Bóg jest dobry. I zobaczcie, nawet w takiej sytuacji ta odrobinka nadziei na to, że Bóg jest dobry, chociaż nie wiem jak, nie mam pojęcia dlaczego, ale to też mnie trzymało przy życiu. Ale ta ociężałość przejawiała się w tym, że mi się nie chciało nic. Nie chciało mi się modlić, nie chciało mi się czytać Biblii, nie chciało mi się chodzić do zboru. Do wielu rzeczy musiałem się zmuszać. Nie chciało mi się słuchać świadectw. Wiele rzeczy się nie chciało. Człowiek po prostu stał się taki zrezygnowany. Ręce opadły.
Już nie chciało mi się szukać wiary, nie chciało mi się szukać społeczności z Bogiem. Stan bardzo niebezpieczny, bo można bardzo łatwo tak się zniechęcić, że przekreślić wszystko i odciąć się od Kościoła, odciąć się od Boga. Brak nadziei prowadzi do takiego stanu, gdzie człowiek przestaje cokolwiek robić. Może jeszcze się kołacze ta resztka nadziei, że jednak Bóg tam jeszcze coś ze mną kiedyś zrobi. I to dobrze, jeśli coś takiego chociaż jest. Ale jest to niebezpieczne, bo można i to stracić. Można i to zgubić całkowicie i nawet już tego nie mieć. Poznałem takich ludzi. I to jest tragedia. Wiecie, że nawet nie próbowałem ich przekonywać, że Bóg ich kocha i że Bóg im przebaczy. Bo widziałem, że się nie da. Człowiek, który stracił nadzieję. Mówi, nie, dla mnie już nie ma nic. Mało tego, powiedział, mi nie zależy. Mi już nie zależy. To jest tragedia. Człowiek stracił nadzieję. Dlaczego? Dlatego, że kiedy przechodził uciski, nie chciał w cierpliwości ich znosić, nie nauczył się, nie nabył doświadczenia, nie zyskał nadziei, nie poznał Boga, który jest dobry, bo jego życie nie wyglądało tak, jak on chciał. I ostatni werset, Rzymian 15. Rzymian 15:4. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A więc widzimy, jak niezwykle ważne jest Boże Słowo. Dla naszego pouczenia, a więc dla nabycia doświadczenia przez cierpliwość, znów ta cierpliwość się pojawia, i przez pociechę. Ile razy pamiętam sytuacje, gdzie wydawało mi się, że, no, że wszystko się zawaliło i się już nic nie da zrobić. Duch Święty przypominał jakąś historię z Biblii, a czasami świadectwo jakiegoś człowieka tu współcześnie żyjącego, jakiś fragment czyjejś historii, jakiejś opowieści, jak Bóg zadziałał, jak Bóg wyprowadził. I to podnosiło na duchu. Ale najbardziej podnosi na duchu czytanie Bożego Słowa i świadomość tego, co tam jest napisane. Cokolwiek napisano, czytamy tutaj. Cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. A więc widzimy, jakie bogactwo jest w Bożym Słowie. Ilu z nas doświadczyło takiego przeżycia, kiedy sięgaliśmy po Biblię nieraz zniechęceni, tacy, no, bardziej robiliśmy to z obowiązku niż z pragnienia serca, i nagle Słowo Boże przemówiło do nas, bo zobaczyliśmy swoją sytuację, odpowiedź na nasz problem, na nasze pytania, na nasze dramaty. Ile razy w taki sposób Bóg nas pocieszył. A więc widzimy, że Boże Słowo jest tutaj bardzo ważne. Nawet jeśli jesteśmy w takim stanie, że go nie czytamy, to czytaliśmy kiedyś i w pamięci zostały pewne historie, wydarzenia, do których może Duch Święty się odnieść. I kiedy nam się coś podobnego przytrafia, okazuje się, że wtedy Bóg zadziałał tak. To może i teraz zaczyna się tlić nadzieja. A więc widzimy, jak bardzo ważne jest Boże Słowo. I zachęcam wszystkich, którzy gdzieś tam, patrząc w swoje serce, stwierdzają, że tam nie ma nadziei, żeby się nie poddawali, bo Bóg jest dobry, bo Bóg ciągle jest na tronie i w swej dobroci troszczy się o nas. Ktoś powie, ale ja tego nie widzę. A widzisz, co się dzieje pod ziemią, kiedy tam roślinka zaczyna kiełkować, ziarenko tam zasiane? Nie widzisz. A to się dzieje. Ilu rzeczy my nie widzimy, a się dzieją. Ilu rzeczy nie rozumiemy, nie ogarniamy swoim umysłem, a one się dzieją i potem przynosi to owoce i daje radość. Tak samo jest w naszym życiu. To, że nie widzisz Bożego działania, wcale nie znaczy, że Bóg cię zostawił, wcale nie znaczy,
że nie ma dla ciebie nadziei. Jest to tylko ucisk, przez który chce Bóg nauczyć się cierpliwości. A jak się już nauczysz cierpliwości w ucisku, to zaczynasz patrzeć na te doświadczenia inaczej i zaczynasz się uczyć, dlaczego tak jest. I zaczynasz rozumieć Boga. A kiedy wiesz, że jest dobry, to potrafisz przejść przez najgorsze problemy, doświadczenia, tragedie, uciski, bo Bóg jest dobry. Amen.